Cześć kochani, witam was serdecznie w, tak myślę, piątym odcinku z serii Haunted Manor Queen of Death, czyli nawiedzonej posiadłości Królowej Umarłych. Skończyliśmy tutaj, na tej scence z ukrytymi obiektami, bo w zeszłej serii, w zeszłym odcinku było bardzo dużo tych ukrytych obiektów i pewnie dlatego tutaj zaprzestałam ostatnio. Po prostu, żeby było co pokazywać w kolejnym odcinku, czyli dzisiaj. Ogólnie to, jak wiecie, mamy za zadanie ten eliksir dokończyć, który nasz ojciec próbował zrobić, no ale mu nie wyszło. Zresztą on nie był pierwszym, który próbował ten eliksir wykonać, ponieważ jeden z tych druidów, który był no, nie pod wpływem tych całych mocy, też próbował unicestwić to, co zmajstrowali wszyscy razem druidzi, no ale też mu się nie udało niestety. Także co, w nas jedyna nadzieja podobno, no więc jedziemy, prawda? Powiem wam, że ta muzyka, mimo tego, że już tutaj leciała chyba ze 20 razy, to nadal mi się bardzo podoba. Jest niesłychanie klimatyczna po prostu. A co tam u was? W co gracie? Obecnie. Ciekawa jestem, kto ogląda tak naprawdę moje filmy. Jak chcecie i macie ochotę, to się podzielcie w komentarzach. W co gracie, jakim typem gier się najbardziej interesujecie i wiecie, takie tam rzeczy. No to myślę, że jest zawsze interesujące dla wszystkich twórców na YouTubie. Kto jest odbiorcami ich kontentu? Szukamy długopisu w tym burdelu i to raczej proste nie będzie. Chociaż może będzie. Było. dobrze. Aha, no właśnie, nam dokładnie tego brakowało. Tylko gdzie to było? W piwnicy? Chyba. Zobaczymy. Dobra, mamy karty. Tylko trzy nam są potrzebne? Aha, no dobrze. A tutaj czegoś nie ma. Aha. Kielich. Dwie statuetki. Czy to nie jest tam na dole czasem? Tu? No właśnie, jest. Dobra. Coś tu mamy. Jakiś klejnot chyba. Pójdźmy do piwnicy. Tutaj brakowało tego klejnotu. Ok. Mamy klucz. I... Aha, dobra. I czwarty element zaraz. Gdzie to jest? No, tutaj. Dobra. Gałkę. Wajchę. Jedziemy. O, schody jakieś chyba kolejne. Cóż to takiego? Albo dziura wręcz. Mind Junction. Ha, okej. No, dobra, co to jest? Jakieś pokrętło, nie wiem. Znowu jakaś gałka nam tutaj brakuje. Ale nie sądzę, żeby... A, może i mamy zaraz, moment. To jest ta? Tak, to jest ta. Ha! Nieźle. Tak to właśnie jest. Nosimy jakieś ze sobą, kurde, gałki. I nie wiadomo po co one są. I potem się nagle dowiadujemy. Teraz trochę wody. Dzięki.
Czy możemy tam iść? Ach! Aha! I tędy możemy zejść, już rozumiem. No dobra. Tu musimy coś przeciąć, ale jak to na razie nie wiemy, prawda? Ten kluczek. Kluczek był jeszcze potrzebny w innym miejscu. Patrzcie, czyli te tunele właściwie idą pod domem. Nieźle. O Jezus, teraz gdzie był ten kluczyk? Jakiś pokój chyba był zamknięty, nie? Czy to tutaj? Aby? No kurde, nie tutaj? No co wy? Ale rozczarowanie, Boże. Tutaj też nie. Na balkonie nadal tej sieci jakiejś tam, nie wiem, nie mamy. Mamy te karty, z którymi nie wiadomo co zrobić. Póki co przynajmniej. A tu czego brakuje? Aha, tego mechanizmu, ale tego też na razie nie mamy. No dobrze, a gdyby tam wejść do biblioteki, to może jednak tu coś będzie do zrobienia. Weźmy sobie podpowiedź i zobaczmy, gdzie mamy iść. A, czy jednak tu. No dobra. W porządku. Nie wiadomo jak to otworzyć. A tutaj? 15. No, dobra. 9. Proszę bardzo. Tam się pojawiły rzeczy. 3. Aha, i co, i te statuetki? No, a na trzeciej co? Chyba nie kielich. Bez sensu, no właśnie. To są jakieś symbole, nie? Właśnie. Ojejku, ojejku, no dobra. Dobra, w porządku, no jakoś to wykminimy, co tam powinno być. Pójdźmy sobie na podwórko. I... gdzie to jest? Tutaj. Tak myślałam właśnie, że tutaj będziemy poić ten posąg. Coś mi tu urosło. Aha, super, jagody. No dobrze, i te jagody będą gdzie? Tutaj? Nie, tutaj, okej. No dobrze, super. No... nadal trochę nie wiem, gdzie ten kluczek. Ale być może się jakoś dowiemy. Zrobić jeszcze. Ale spoko, pracuję nad tym. Tu pewnie nic nie ma, nie? No, raczej nie. Dobra, to tak. Wrócimy się. Kurde, no jestem niemalże pewna, że ten klucz to gdzieś tu w domu powinien być wykorzystany, ale gdzie? Jednak się każe cofnąć. Jeszcze... ach, tu! Zaraz. Czy to jest klucz od tego?
To jest klucz od tego, Boże. Dobra. Mam jakąś monetę z czaszką teraz. Która pewnie gdzieś będzie pasować. Tak sądzę. Ale gdzie? Tutaj? W piwnicy? No, pomyślmy chwilę. Aha, to się tutaj się wychodzi. Tutaj się wchodzi. A tutaj chyba coś brakowało, tak? Czy jak to było? Chyba nie jest to. A, to jest to! Ha, ciekawe. No dobra, i na czym to niby polega? Rotate another, reassemble the HTML image. Aha, czyli mam... Rozumiem. Kurde. No, i co teraz? Nic. My za daleko, tak? Pominiemy to. Wiem, o co chodzi, ale nie będę się z tym bawiła. Dobra, i teraz wchodzimy do pokoju Stelli. Aha. Stella musiała spędzić tu dużo czasu. Ciekawe, co ukrywała za tymi ścianami. Nie wiem, czy ja chcę wiedzieć, tak patrząc na to wszystko tutaj. No ale dobra, skoro już tu jesteśmy, no to sprawdzimy. Ciekawy zlew w ogóle. Dobra, ukryte obiekty, jedziemy, co my tu mamy. Czy ta Stella to było niezłe ziółko, czy ona po prostu była zła, tak jak mówił tamten pamiętnik, że amulet po prostu był, wykorzystywał raczej ludzi, którzy nie mieli dobrego serca, bo byli ponoć bardziej podatni na działanie jego mocy. Więc jeżeli ona była zła, no to w sumie miałoby to sens, nie? Zła siostra bliźniaczka, wiecie jak to. Takie tam stereotypy. Nie wiem, czy to prawda, nie wiem, nie mam siostry bliźniaczki ani brata bliźniaka. Niestety. Myślę, że szkoda, bo sądzę, że to jest bardzo unikatowe doświadczenie. Posiadanie bliźniaka. Ale znam kilkoro takich właśnie par bliźniaków. Chłopców i dziewczynki też. I bardzo interesująca więź ich łączy, tak to nazwijmy. Ciekawa sprawa. Myślę, że nie jedną pracę magisterską albo doktorancką można na ten temat napisać. Pewnie już też nie jedna osoba próbowała i pewnie nie jednej się też udało. Tak sądzę. Dobra, czy cztery, więc... Ale co, numer cztery? Ale co, arabskie, rzymskie cztery? No to jest pięć, więc to nie jest cztery. A tutaj? Tu jest też pięć. Jest Y, to są jakieś jeszcze inne rzeczy. No i gdzie to cztery? Nie wiem, przypatrzymy się może trochę bliżej, może nam się wtedy uda.
niż tak na chybiu trafił. A tu? O, jest. Ha! Super. Dobra, mamy dzbanek. Pusty, co prawda, ale to znaczy, że można w niego coś wlać, a to już dobrze. Tu jakieś gałki nie ma. Aha, mamy to zniszczyć niby. Ale jak? No nie, raczej nie tym. Przepraszam, ziewnęło mi się. Mamy klucz, mamy też włosy, które nam się przydadzą z tego, co kojarzę, nie? Sporo tych włosów tam było w ogóle. Nie wiem, co jej się stało. Ktoś ją chyba ciągnął za włosy. A, zaraz, ten dzbanek ma być też tutaj. Tak czy nie? A nie, my mamy srebro w ten dzbanek nalać. Dobrze. No dobrze, dobrze. Znów jest kluczek. I teraz tak, do czego ten kluczek? Myślę, że ciężko powiedzieć raczej, do czego ten kluczek. Bo na razie nie wiadomo, do czego on służy. Nie możemy go spalić w ogóle. Chyba nie możemy, niestety. Tu nic póki co. Dobra, cofnijmy się. I może pójdźmy tutaj i zobaczmy, dokąd teraz iść z tym wszystkim. Na górę. No dobrze. Ale że co, tutaj może? Coś tu się otworzy, nie wiem, zrobi. Nam ewidentnie brakuje. Zaraz, czy ten klucz będzie tu w końcu pasował? Tak, to jest klucz od tego pokoju. Boże, jak dobrze. Okej. No dawaj, jeszcze kręć. Jeszcze raz i klamkę. No, i otwarte. Pięknie. Aha, i to jest pokojówki. Pokój. Pokojówki, pokój. A, śmiesznie nam wyszło. Dobrze, co my tu mamy? Amber. Czyli to jest bursztyn. A nie zniszczymy go? Odstęp? No dobra. Ogon skorpiona. Nie wiem, czemu pokojówka miała ogon skorpiona u siebie w pokoju, ale... No, nie będziemy się, wiecie, zagłębiać. No może tak lubi. O, korkociąg. I korkociąg doskonale wiem, gdzie nam się przyda akurat. I wy pewnie też już wiecie. Mhm, to jest do łuku. Mamy zapalniczkę, proszę bardzo. Super, to do pianina część. Dużo rzeczy nam tutaj się przyda. Coś mamy tu stopić, tylko musimy, potrzebujemy coś srebrnego, żeby tu stopić i żeby mieć płynne srebro. Nie kojarzycie, to jest tam jeden ze składników. Dobra, to tak, wracamy na dół. Zejdziemy na dół. Pójdziemy do tego pokoju, gdzie jest fortepian. Czyli tutaj, do Music Room. 1572, no dobrze. I co? No to jest niby jeden. To jest cztery. To jest dwa. Pięć. Jeden, pięć. Trzy. Siedem. Pięć. Siedem.
Kurde. Gdzie było dwa? Tu jest dwa. Jeden, pięć, siedem, dwa. Jest. Dobra. I to jest srebro. Czyli możemy to sobie roztopić. Dobrze, tak właśnie zrobimy. Dobrze, co jeszcze? Pójdziemy tam do góry. I naciągniemy ten łuk może w końcu. No, i co? A strzałę mieliśmy, co się stało z strzałą? Gdzie jest strzała? Jest strzała. Boże, myślałam, że coś się stało ze strzałą. Dobra, to mamy... To jest właściwie kusza, a nie łuk, tak sądzę. Dobra, wejdźmy do tej, do tego pokoju, tej pokojówki. I roztopmy sobie to srebro. Aha, super, niewystarczające płomienie. No dobra, trudno. Za to mamy scenkę z ukrytymi obiektami. Więc możemy tutaj sobie poszukać czegoś, co nam się zapewne przyda w dalszej części gry. A może i w bliższej nawet niż w dalszej. Na przykład coś, nie wiem, żeby dołożyć do ognia, żeby się lepiej paliło. Chrustu pozbierać trzeba. Tak odnośnie sytuacji obecnej w Polsce. Ach. Jakieś widelce dziwne, inne klimaty. Czy u was też jest taka brzydka pogoda w ogóle dzisiaj? Pewnie tak. A może nie. Może ktoś mnie tu ogląda z jakiejś słonecznej, nie wiem, Australii. I jest po prostu mega super turbo pogoda właśnie tam. Obecnie, kto wie. Krokodyla szukamy, tak? Drogi krokodylu, nie wiem, zakładamy, że jesteś zielony raczej. Chociaż może nie, kto wie. A tu? Nie, tu nie jest krokodyl, chociaż wyglądało dziwnie. Jakiś kangur. Jakieś inne, kurde, klimaty. No. Krok. Gdzie jesteś? O, jest. No, nie był on zielony, no, ale jakoś nam się udało patrzeć. I, aha, miech mamy. No, proszę. No, to dokładnie to, co chcieliśmy. W sumie, żeby zaproszyć więcej ognia. No i co? Stopiło się? Stopiło się. To jedziemy do dzbanka. Nie wiem, czy akurat ten dzbanek by to przeżył, no ale dobra, tak w normalnym świecie. Próbujemy. Jeszcze parę rzeczy brakuje. Jest ta kusza i jest ten korkociąg, który to użyjemy za chwilę. Pokażę wam gdzie, bo już tyle razy próbowałam po prostu coś z tym zrobić, że wręcz jestem pewna, że to będzie po prostu tutaj. No i proszę. Się wylało. I co? I zobaczymy, co tu jest. Aha, korm. No i fajnie. Bo to jest jedna z brakujących części. O nie, pająka nam brakuje teraz. Fuu. Ja nie wiem, czy ja chciałam to wiedzieć, wiecie? Chyba wiem, gdzie trzeba iść po to. Tutaj i... Chyba tutaj. Nie, kurde. A
Znaczy tam jest pająk, ale poza tym... poza tym to co? No nie mówcie mi, że mam zestrzelić kurde tą... Mam zestrzelić to, kuszą? Chyba tak. Aha, i spadło. No, świetnie. Wspaniale nam to wyszło. Tam, gdzie jest wejście do kopalni. No dobra, to idziemy tam. Gdzie tu? Tu. Rurka. A rurki chyba gdzieś brakowało, co nie? Ho. Ale gdzie? To jest pytanie dobre. No tutaj już jest ta rurka, to nie jest ta raczej. Tak, mamy się cofnąć znów. I iść tutaj niby. Aha, no dobrze. Strona z ukrytymi obiektami kolejna. Szukamy mojego ulubionego zwierzątka między innymi, czyli szupapracza. Który się pewnie ukrywa gdzieś w jakichś śmieciach albo coś. To jest taki stereotyp. O, super, znalazłam. I jeszcze lisek. Liski też lubię, liski są słodkie. Lisku, gdzie jesteś? Ewidentnie nie wygląda nic tutaj na liska. No ale chyba gdzieś musi być, nie? Czy nie? Foxy Fox. Czyżbyśmy pierwszy raz potrzebowali wziąć podpowiedź w ukrytych obiektach? Czy jeszcze walczymy? Jest. Ha, udało się. Dobra. O proszę, i mamy siatkę. I ta siatka właśnie nam się przyda na tą ćmę, którą z kolei potrzebujemy. Nie tu. Tutaj, żeby otóż nakarmić tego paskudnego pająka. Dobra. Okej, ja się boję pająków, więc nie patrzę. Proszę bardzo. Nie złapałabym tego. Paskudne. Fuj. No i mamy wszystko, co? No i co? I spadamy do laboratorium, tak? Chyba. A ta rurka to do laboratorium też nam była potrzebna? Tak się teraz zastanawiam. No dobra, no nieważne. No na razie idziemy tam, gdzie mamy iść. A potem zobaczymy, nie? Rurka. Gdzie ta rurka? Tutaj rurki brakowało. Dobra. Okej. I co?
O Boże, ja chyba wiem, co to jest. Nie, mi się nie podoba ta zagadka. Jest trochę trudna, delikatnie mówiąc. Chyba ją ominiemy niestety, proszę Państwa. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli tego za złe. Musiałabym naprawdę grubo kombinować. Mamy eliksir. Tyle, nie? Prawie, że bez oszukiwania. Dobra, bierzemy. Kolejna scenka z ukrytymi obiektami i teraz się trochę zastanawiam, czy ja mam ten eliksir, mam polać tych ludzi, którzy zginęli nim. Nie wiem, zaczynając od ojca na przykład. No oczywiście mogę to zrobić pewnie. Za chwilkę się dowiemy pewnie. Póki co szukamy rzeczy. I teraz ten młotek nam się przyda zapewne. No i co z tym eliksirem? Wydać go tu, nie? Nie, chyba nie. Ten młotek... to on był tam w tym pokoju chyba Steli, nie? Czyli, że trzeba iść do piwnicy. Stella's Hall i Stella's Bedroom. Dobra, czyli tak, czyli tutaj. Aha, dobra, i to jest sztylet. I ten sztylet możemy użyć tutaj chyba, nie? No tu nie ma księgi. Chyba nic z tego nie rozumiem trochę. Gdzie tego sztyletu teraz brakuje? Mi
co, i do góry? Nie, na piwnicy mi każe iść. No, dobra. I... Czyli tu jednak. Aha, sztylet tu miał być. Nadal nie ma książki. Wejdźmy do środka. Tylko eliksir i to wszystko. No nie mówcie mi, że on tu powinien stać. Nie. Coś innego tu powinno być. Możemy iść do piwnicy, to nie ma problemu, tylko... Tylko gdzie później? Ani tu, ani tam. Możemy iść na górę. Do tego pokoju, nie wiem, zobaczyć. Może czegoś jeszcze tutaj, nie wiem, nie zrobiłam, czy coś? W bibliotece też nic tutaj nie dzieje się, z tego co widzę przynajmniej. Planeta. O, proszę, tutaj leżała. Ale jajca. Chyba nigdy bym tego nie zauważył. I mamy księgę. No i tego właśnie szukaliśmy teraz cały ten czas. Przykro mi to mówić, ale taka jest prawda. Dobrze, to idziemy do tego tutaj stojaka. Runy. To ja mam teraz zbierać runy z jakichś dziwnych miejsc? Aha, no dobra. Boże. Skoro tak trzeba, to tak trzeba. To jest ta. Dobra, jest kolejna. I kolejna.
jest ta, a ta jest ta. Czyli jeszcze dwóch brakuje nam. Podejrzewam, że będą raczej w innych miejscach. Chyba. Dobra, jest jedna. I co? I jeszcze ostatnia nas interesuje. Popatrzymy w całym domu. Bo czemu by nie? Nic nie ma. Tu też nie. A na balkonie? Też nie. A w bibliotece? Tam już byliśmy. No dobra, to wyjdźmy stąd i pójdźmy tam w stronę lasu. Jest. I to już zdaje się wszystkie, co? Te runy całe. Teraz to i... No dobrze, i teraz myślę, że tym sztyletem możemy w końcu przedziurawić tą tapetę, nie? Aha. I wejść do sekretnego pokoju, w którym jest tron. Proszę. Ale tu zniośle. No dobrze, a jak mam to zrobić? Dwanaście głów demonów. Dobrze. I co, one będą wszędzie porozsypywane, czy coś takiego? No nie wiem, zobaczymy, myślę. Sądzę przynajmniej, że gdzieś pewnie będą. Bo nie sądzę, żeby do znalezienia każdej była potrzebna taka zagadka, tego typu ukryte obiekty. Może do jednej czy dwóch, ale raczej nie do wszystkich 12. Szukamy, cały czas szukamy. Jeszcze nam tygrysa potrzeba i jeszcze nam potrzeba łuku, czy też kuszy, ok. Olejarki nam potrzeba. Z takim dzióbkiem będzie, nie? Jak to zazwyczaj w takich grach. Tutaj, nie? To nie to? A, ciekawe. Już myślałam, że znalazłam, a tu jednak nie. I tygrysa jeszcze. Tu jest olejarka.
A tygrys, proszę państwa, to jest gdzie? Tutaj? Tutaj. Mhm. Aha, i co? I mam tylko jedną głowę, tak? Aha. No cóż, Stella to napisała chyba jednak. Dobrze. Gdzie ja mam szukać tych kolejnych głów? Czy w kolejnych scenach z ukrytymi obiektami, aby? Gdzie ta siekiera i ten gwizdek? To nie jest gwizdek, nie? Nie był gwizdek. Aha, jest narysowana siekiera. Świetnie. Dobrze. Okej, następna odpowiedź. Może nie możemy? To jakoś sami znajdziemy ten gwizdek. O ile jest to możliwe w ogóle. Nie no, musi być możliwe. Aż to tak wygląda, powiem szczerze. Dobra, głowa demona.
Zaczniemy tu powoli układać może te głowy. Jeżeli się da. A skądże ja mam wiedzieć, która to jest? Może to ta? To ta? Aha, ta. Ta jest tak bokiem trochę, no dobra. Czyli co, jeszcze 10, tak? No, chyba. Cofnijmy się, zanim zrobimy tą scenkę z ukrytymi obiektami znowu. I zobaczmy, czy ja dobrze myślę, że te ciała nieżywe to będą gdzieś tutaj miały... Aha, nie, nie będą miały. Właśnie te głowy demonów, tak myślałam, że może. Ale chyba nie za bardzo. Wiecie co? I na tym sobie zakończymy, bo ten odcinek będzie po prostu straszliwie długi. A myślę, że po prostu w kolejnym odcinku pewnie uda nam się skończyć tą grę i być może będzie to po prostu króciutki odcinek. Takie tylko podsumowanie. Także trzymajcie się ciepło, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, za słuchanie, za subskrypcję. I widzimy się w kolejnym odcinku, myślę, że ostatnim już tej serii. Także trzymajcie się, cześć!